Konnichiwa. Watashi wa no namae Gladius desu. A to jest Bzik Literacki. Jak zapewne pamiętacie, pierwszy Bzik Literacki poświęcony był prozie, najnowszej prozie Mai Lidii Kosakowskiej, Takeshi. A tym razem witam was z książką Takeshi 2, Taniec Tygrysa. Widzicie, książka gruba, ma około 500 stron. Okładka jest rewelacyjna. Bzikul ma na swoim koncie patronat medialny nad tą książką, ale obiecuję wam, że będę szczery wobec swoich wypowiedzi, przekonań, przemyśleń, więc no, potraktujmy tę książkę na poważnie i zastanówmy się, czy jest równie dobra jak tom pierwszy, czy wręcz przeciwnie. Haaa, tu Yotaka Wasaki Ninja. Haaa, tu Yotaka Wasaki Ninja. Halo? Tak, tutaj zakon pozytywnego myślenia. Nie, tak sobie tylko siedziałem. Nasze hasło? Wszyscy kiedyś umrzemy. Zaraz, wróć. Co mówisz? Zakon kochających wszystkie dzieci chce rozejm? A czy oni czasem nie powinni obserwować nas z placu zabaw? No, dobra, słuchaj, bo jestem trochę zajęty, no. Czy się zobaczymy, to nie wiem, ale... No muszę coś zrobić, no. No hej. Na czym to ja? Maja Lidia Kosakowska postanowiła, że Takeshi będzie miał 4 tomy. W swoim ostatnim wywiadzie to potwierdziła, wcześniej liczyłem na trylogię. Z jednej strony się cieszę, ponieważ świat, który zaprezentowała w swoim nowym cyklu, jest niezwykle interesujący, ale po kolei. Pierwszy tom można porównać do cyklu filmów Kill Bill, który osobiście bardzo mi się podobał, czy też do pojedynków na szable prezentowanych w klasycznych produkcjach Akiry Kurosawy. Ta część jest znacznie inna od tego, co mieliśmy okazję przeczytać w tomie pierwszym. Miałem nadzieję, że zaczynając tą książkę będę miał ciągłość wątków z poprzedniej części. Niestety tak nie jest. Za to wylądowaliśmy gdzie? W Meksyku! Arriba, arriba! Kosakowska nie do końca nam mówi, że to jest właśnie Meksyk, ale... Biorąc pod uwagę świat, który sobie wykreowała, najprawdopodobniej Attila to właśnie Meksyk. Biorąc pod uwagę parę czynników. Po pierwsze, primo, wierzenia, jakie tam panują religijne. To jest raz. Dwa, styl życia. Trzy, imiona i nazwiska. Pablo, Sanchez, Bondolo, więc no, sami się domyślcie. Andale, andale! W każdym bądź razie, seniora i senioretas, senioritas, jedziemy do Meksyku i tam rozpoczyna się cała druga część. Przez pierwsze 20-30 stron mamy nic nieznaczące sytuacje, które zastanawiają nas, gdzie do cholery jest Takeshi. Nasz super, super wypasiony w kosmos, mistrz miecza, nagle zaginął. Maja Lidia Kosakowska, chyba zafascynowana grą o tron, postanowiła stworzyć swoje własne uniwersum z intrygami na tle politycznym, na tle religijnym. Starała się opisać ten świat lepiej niż zrobiła to w tomie pierwszym. Niektórym może to przypaść na korzyść, nie do końca, ponieważ opisów jest tam naprawdę bardzo wiele, zarówno jeśli chodzi o męczarnię Takeshiego, także jeśli chodzi o przeróżnego rodzaju obiekty budowlane, czy też widoki, czy też postępowania bohaterów. Nieraz dany opis zajmuje 3-4 strony. Zdarzało mi się, że czytając tą książkę po prostu lekko zasypiałem albo przeskakiwałem co kolejne zdanie, ponieważ chciałem dalej wejść w fabułę. To, co my chcieliśmy zobaczyć, to właśnie dalsze losy Takeshiego. Dla mnie jest brak w ciągłości fabuły. Mamy tak naprawdę zupełnie inne historie, a historię tak naprawdę główną, która toczyła się w tomie pierwszym, jest ona oddalona na tor dalszy. Haaa, Kawasaki Ninja, oddaję ci me serce puku. Halo. Jaka pizza? Człowieku, ja tu nie zamawiam żadnej pizzy. Pomyliłeś ulicę.
Zastanawia mnie tylko jedno, czy Kosakowska naprawdę potrzebowała 500 stron, żeby naprawić zaległości tomu pierwszego i wykreować nam ten świat, w którym dzieje się cała akcja. Czy warto sięgnąć w ogóle po tom drugi? Jak najbardziej. Książka jest bardzo wciągająca, ale końcówka drugiego tomu totalnie mnie rozwaliła i szczerze nie mogę się doczekać trzeciego tomu przygód Takeshiego. Mam nadzieję, że to będą już przygody Takeshiego, a nie z kamerą dookoła Wakuni oraz dookoła Tilly, ponieważ no, brakowało mi, jak już wspominałem wcześniej, samego Takeshiego, jego charyzmy, jego filozofii życia oraz jego pojedynków na miecze, które w tomie pierwszym Maja Lidia Kosakowska no, opisała fenomenalnie. Tak więc można powiedzieć śmiało, że pierwszy tom to swoisty Kill Bill. Czytamy tą książkę i mamy w głowie obraz jakiegoś doskonałego filmu, który został wyreżyserowany przez Quentina Tarantino. Z kolei drugi tom to swoista Gra o Tron, osadzona w czysto japońskich i... Arriba, arriba, señorita! Arriba, arriba! Andale, andale! Meksykańskich klimatach. Końcówka, jak już wspominałem, jest fenomenalna. Naprawdę wbija w ziemię. Chcemy dowiedzieć się, co będzie dalej. Typowy zabieg marketingowy, żeby trzymać nas przy tych kolejnych częściach nowego cyklu naszej królowej polskiej fantastyki Maji Lidii Kosakowskiej. Czy dzięki Takeshiemu dwójce nadal uważam, że Maja Lidia Kosakowska jest świetną pisarką? Tak, jak najbardziej, ponieważ ciągle trzyma poziom, jeśli chodzi ogólnie o opisy, jeśli chodzi o styl, bo sama opracowała sobie ten styl i świetnie naprawdę się w nim czuję. Jednakże jeśli chodzi o poprowadzenie fabuły, nie do końca mi ona odpowiada. Dlatego zeszło mi tak długo z tą recenzją, ponieważ ciężko mi było nieraz przebrnąć przez niektóre opisy. Zasmakowawszy tego, co Maja Lidia Kosakowska zaoferowała nam w pierwszym tomie, miałem ochotę na więcej. Miałem ochotę na więcej akcji. A w tym tomie niestety akcji jest bardzo mało. Bardziej skupiła się, jak już powiedziałem, na wszelakich intrygach. Z pewnością, jeśli interesują Was wierzenia, jakie panują w Meksyku, czy też świat Japonii, ta książka Was zainteresuje, ponieważ Maja Lidia Kosakowska ponownie pokazała, jak wielki research musiała podjąć, żeby ten cykl po prostu stworzyć. Świat ciągle jest fenomenalny, ciągle czuć ten klimat orientalnego science fiction. Drugi tom Takeshiego jest ciut według mnie słabszy, jeśli chodzi o część pierwszą, jednakże warto zaopatrzyć się w nią, żeby zobaczyć, co będzie dalej się działo. Ja się z Wami żegnam. Będę szedł pić tequilę, señorita i señora. Andale, andale! I co? Do zobaczenia w kolejnym Bziku Literackim, w Manga Bziku, czy też w recenzjach kinowych, czy też w recenzjach anime, czy też przy kolejnych wywiadach. Subskrybujcie kanały, lajkujcie nas na fanpage'u. Pamiętajcie, bo Was kompadre, z Waszej dupy zrobię andale. Arriba, arriba. Konkurs, konkurs, konkurs. Standardowo konkurs, moi kochani. Mamy do wygrania jeden z trzech tomów książki. Takeś 2, Taniec Tygrysa. Chciałbym, żebyście mi przedstawili, jak wygląda futurystyczna Japonia. Na zasadzie, nie wiem, zróbcie sobie zdjęcie pokoju i odpowiednio go meblując, zróbcie odpowiedni rysunek, cokolwiek. Może to być jakaś animacja 3D. Osoby, które wykażą się największą kreatywnością, dostaną 3 tomy Takeshiego, Taniec Tygrysa, do następnego Bziku Literackiego. Samobójstwa nie można normalnie zrobić, ja pierdykam. Ostatni raz. Świecę mi zaraz skazę. Z rytuału dupa, dobra. Samuraj nie... Jebie. Wiesz co, walę. Jutro też jest dzień, walę.